miejcie wiedzę techniczną, ale nie zasilajcie strachem tego. Bądźcie spokojni. Bądźcie spokojni, bądźcie dobrej myśli. Rzeczywistość Cię słucha. Możesz użyć modlitwy. Podkreślam. Nie musi to być religijna modlitwa. Nie w obrębie jakiejś religii. Módl się do rzeczywistości. Wszystko, co istnieje, przenika jedna świadomość, jedno pole energii jako fundament, który pozwala temu w ogóle być. Można to nazwać Bogiem, który jest w każdym miejscu. Rozgub kamień, a on tam będzie. Wszędzie, pod każdym atomem. I tylko od razu mówię, nie reprezentuję żadnej religii, ja reprezentuję egzystencję i naturalne odczuwanie egzystencji i zwiększanie po prostu inteligencji swojej poprzez kontakt z rzeczywistością, zagłębianie się w siebie oraz w rzeczywistość. To jest naturalna religijność i ona nie ma żadnej metki. To jest ostateczna religijność, wchodzenie w rezonans z rzeczywistością naturalną, coraz większy rezonans, zrozumienie, skąd pochodzisz, co jest dla Ciebie. Ziemia, woda, ogień, powietrze, czystość i objęcia natury, i owoce tej natury, które są dla Ciebie. I po to, żeby utrzymać Cię w perfekcyjnym zdrowiu, żebyś mógł tego doświadczać. I dla Ciebie jest to wszystko. To jest naturalna religijność. Możesz się po prostu modlić do... Chodzi o intencje. Chodzi o to, żebyś zagłębił się w siebie i wysłał czystą intencję o to, że świat rozkwitnie, ludzka świadomość rozkwita, gatunek ludzki się budzi, świadomość wchodzi na wyższy stopień ewolucji. Świat jest pięknym miejscem. Wkraczamy w nowy, złoty wiek ludzkości. Nasze ciała są zdrowe. Wszystkie komórki naszego ciała są zdrowe. Jesteśmy silni, zjednoczeni, wolni i spokojni. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Będzie dobrze. Jest dobrze.